Cześć i czołem. Jest taka piękna teoria, że kupując stary dom, to wszystko jest lepiej i szybciej, bo nie dość, że się kupuje duszę razem z tym domem, to ma się na przykład wszystkie przyłącza, takie jak prąd, woda, jak dobrze pójdzie to i gaz. No więc zasadniczo wszystko powinno iść szybciej, bo na nic nie trzeba czekać. To i u nas w sumie było podobnie, bo był i prąd, tylko że problem polegał na tym, że licznik był w tej części do wyburzenia i musieliśmy go przenieść. Była woda, problem polegał na tym, że zalała nam piwnicę pęknięta rura, więc zdecydowaliśmy się również ją przenieść. Gazu co prawda nie było, ale za to mieliśmy studnię, z której mieliśmy czerpać wodę do podlewania ogrodu. Problem tylko był taki, że w tej studni nie było wody. O przenoszeniu licznika energii elektrycznej, bo chyba tak to się fachowo nazywa, informowaliśmy już bardzo, bardzo dawno temu. O liczniku do wody to nawet nakręciliśmy kawałek filmu, a dzisiejszy odcinek jest o tym, jak rozwiązaliśmy problem naszej studni, w której nie było wody. To znaczy, niby była, ale nie chciała lecieć. W sumie jak się cofnąłem w czasie te 3 lata, to się okazuje, że jakieś efekty mieliśmy. No jak widać ciśnienie prawie żadne, no ale jakoś tam ta woda wypływała. Natomiast oczywiście no to nie był efekt, który chcieliśmy uzyskać. Dlatego, że no mieliśmy do podlewania cały ogród, a ten ogród no, może nie jest jakiś olbrzymi, ale kilka metrów ma, więc to, co wtedy uzyskaliśmy, nie było dla nas satysfakcjonujące. Pewnie część z Was to już mogła zdążyć zapomnieć, że my ten ogród tutaj mamy, ale dementuję plotki. Ogród cały czas jest i on stanowi bardzo istotną część naszych prac tutaj w Puszczykowie, bo no co, no fajnie mieć swoje własne warzywa. Dobra, ale nie ukrywajmy tego, że to wcale nie chodzi o żadne warzywa, tylko o tak zwane zdrowie psychiczne, ponieważ ogród stanowi taką odskocznię, gdzie już po prostu jak mamy totalnie dosyć tej budowy, to idziemy do ogrodu i zajmujemy się takimi prozaicznymi rzeczami, jak na przykład wyrywanie chwastów albo posadzenie sobie jakieś roślinki. Natomiast generalnie nie lubimy podlewać, w sensie nie lubimy stać z tym wężem i podlewać. Więc nie lubimy też rachunku, który przychodzi na koniec, bo podlewanie z wody miejskiej to nie jest tania sprawa. Zwłaszcza w momencie, kiedy mierzymy się z ociepleniem klimatu i niestety deszcze za wiele u nas nie ma. Wszystkie bardzo skrzętnie omijają Poznań, więc niestety musimy tutaj bazować na podlewaniu. A co za tym idzie? Zamiast wody miejskiej stwierdziliśmy, że musimy mieć sprawną studnię. Tak, a studnia była niesprawna, tak jak wspominałem i pewnie ci, którzy są bardzo długo na tym kanale pamiętają, mieliśmy olbrzymi problem, żeby tą wodę wydostać, ta woda ledwo tam leciała, to się wszystko zapowietrzało, natomiast nie popełniliśmy błędu, nie próbowaliśmy tego w żaden sposób odświeżać, odtykać, nie wiem. Reanimować trupa. Tak jest i stwierdziliśmy, że robimy nowy odwiert i ten nowy odwiert zrobiliśmy jesienią zeszłego roku bodajże, natomiast już wtedy nie było potrzeby, żeby ten ogród podlewać, więc dopiero teraz na wiosnę zabraliśmy się za jakby podłączenie pompy i sprawdzenie, czy to wszystko działa. To znaczy, że studnia działa, to wiedzieliśmy, bo panowie, którzy przyjechali, wykopali czy też wywiercili tą studnię, zademonstrowali, że woda jest i pięknie leci. A co było potem? Potem była katastrofa, jak to z reguły na naszym kanale. Oj, tam od razu katastrofa, niektórzy by to nazwali ciekawymi przygodami. A przygoda zaczęła się od tego, że panowie zostawili nas taką rurą sterczącą z ziemi, w której była woda, a my podjęliśmy decyzję, że musimy tą pompę umieścić w piwnicy, bo chcieliśmy uniknąć sytuacji, że będziemy musieli ją demontować na zimę, żeby nic nam nie zamarzło. Więc no cóż, no było trzeba po pierwsze wykopać rowek i zrobić przebicia. Rowek do studni nie był taki wcale długi, czy do tej rury czerpiącej wodę. Natomiast jeżeli chodzi o tą część w stronę ogrodu, no to powiem, że tych metrów już troszeczkę było, ale nie było też strasznie głęboko, więc stwierdziłem, że kopię to po prostu normalnie łopatą i tam zajęło to, nie wiem, 2-3 godzinki i było wykopane. Co prawda musiałem się trochę przez pewne korzenie, inne cegły i inne śmieszne rzeczy poprzebijać, ale wykopałem, dokopałem, przyciągnąłem i wciągnąłem do piwnicy. Jak wiecie, fanem budowania instalacji hydraulicznych nie jestem, a hydraulikiem nie jestem w ogóle, natomiast jeżeli jest taka potrzeba, to coś tam prostego potrafię sklecić, szczególnie na takim systemie jak rurki PE, który jest stosunkowo prosty, bo jest skręcany. W związku z tym zdecydowałem, że to przyłącze wykonamy sami, no bo co tu właściwie jest skomplikowanego.
podstawowe zasady, które przyjęliśmy, to to, żeby spadek tej instalacji ogrodowej był w stronę piwnicy, żeby można było spuścić wodę na zimę. Natomiast ten drugi powinien być w stronę studni. Tyle, że jak widzicie, tak nie jest, ale to jest i tak instalacja tymczasowa, bo tutaj jeszcze będą zmiany w tym pomieszczeniu i ta pompa będzie stała w innym miejscu, to wtedy ją sobie podniesiemy. Mogłoby się oczywiście wydawać, że po złożeniu pompy zgodnie z instrukcją, po podłączeniu ją do tej wystającej z ziemi rury, z której woda leciała, bo panowie nam demonstrowali, wszystko powinno już pójść zgodnie z planem, miło i gładko. No i może by poszło, gdyby to się nie tyczyło innych osób i innego kanału, a u nas poszło jak zwykle. Tak, okazało się, że pompa nie jest w stanie zassać wody, mimo że znacznie mniejsza pompa panów, którzy wiercili studnie, bez problemu sobie z tym poradziła. No więc zaczęły się wszelkiego typu kombinacje i dywagacje, zrywanie lustra wody, a może to to, a może to za tamto. Za duża moc pompy. Taki pomysł też mieliśmy, tak, że mamy właśnie za mocną pompę. Tak, kochanie, to jest właśnie związane z tym zrywaniem lustra wody. Więc zaczęliśmy kombinować, co może być nie tak. W międzyczasie, w trakcie montażu, okazało się jeszcze, że jeden z zaworów jest pęknięty, więc dotarło do nas, że chyba odstawiliśmy do garażu tą pompę jednak nie w pełni opróżnioną i może pompa uległa uszkodzeniu. Że kombinacji było co niemiara, ale w końcu stwierdziliśmy, że może tak zaczniemy redukować tą instalację i ujmiemy jakiś kawałek i zobaczymy, taki niepotrzebny, i zobaczymy, czy to działa. No więc zaczęło działać po zdemontowaniu filtra antypiaskowego. I teraz, jeżeli ktoś jest to w stanie wytłumaczyć, to poprosiłbym o informację w komentarzach, dlaczego. Czy te filtry, nie wiem, stanowią tak duży opór, że w pewnych sytuacjach stanowią problem. No ja jestem sobie w stanie to wyobrazić, bo tam zdaje się, na końcu tej naszej rury jest już jakiś filtr i teraz założyliśmy drugi i pewnie on stanowił już w tym momencie za duży opór. Ale on był w zestawie, więc to nie było nasze jakieś, wiecie, upgrade pod tytułem zrobimy sobie lepszą pompę, tylko tak było w zestawie. No to skoro taki filtr dali, no to chyba to powinno ze sobą współpracować. Nie wiem, najważniejsze było to, że zaczęło działać. Byliśmy przeszczęśliwi. Nasza radość skończyła się dnia następnego, kiedy okazało się, że woda nie leci. Żeby to stwierdzić, co się dzieje, poszedłem z powrotem do piwnicy, poczekałem, aż pompa nabije cały hydrofor, i po chwili usłyszałem, że cała woda wraca do piwnicy. Okazało się, że padł zawór zwrotny. Zawór zwrotny wyjątkowo, jak na nas, kupiliśmy w małym, lokalnym sklepie stacjonarnym, takim z tradycjami, więc musielibyście zobaczyć minę obsługi, kiedy przyszłam z tym uszkodzonym zaworem, z informacją, że nie działa. Oni tak się spojrzeli na zasadzie, ale właściwie co w tym może nie działać? To jest kawał metalu, więc tu nie ma raczej możliwości, że coś się zepsuje. A jednak jest taka jedna malutka uszczeleczka. W każdym razie obsługa powiedziała, że oni pierwszy raz się z czymś takim spotkali. No ale cóż począć. Widać, taka nasza karma. Oczywiście wymiana zaworu znowu wiązała się z tym, że tam nachlapałem i nabrudziłem. Znaczy w sensie wodą nabrudziłem. Ale zawór został wymieniony. Pompa odpaliła, napompowała, super. Problem tylko taki, że 20 minut później ten problem się powtórzył, więc nie wiem, z czego to wynikało. Nawet rzucałem na społeczność takie pytanie, czy taki zawór zwrotny to jest rzecz, która tak często pada, czy o co chodzi. W każdym razie ten zawór zwrotny nawet chyba do sklepu nie wracał, spuścaliśmy go na straty i tym razem ja zdecydowałem o miejscu zakupu i było to gdzie? Tam, gdzie wszystko mają, wszyscy wiedzą gdzie, tak? I kupiłem tym razem zawór zupełnie innej konstrukcji, zawór z nierdzewki i zawór z uszczelnieniem teflonowym, który jest nieco inaczej zbudowany niż ten, który kupiliśmy wcześniej, czyli mosiężny z tą taką uszczeleczką gumową, bo to właśnie ta uszczeleczka gumowa była problemem, ona po prostu z tego grzybka sobie spadała. Nie wiem, może za duże ciśnienie zwrotne. Tym razem kupiłem taki, który chyba tam do 20 barów jest w stanie wytrzymać, i działa po dzień dzisiejszy bez problemu. Czyli w tej chwili nasza działająca instalacja wygląda tak i nie jest to wersja ostateczna, dlatego że tutaj będzie jeszcze ściana. To będzie odrębne pomieszczenie,
które nawiasem mówiąc na początku miało być miejscem, gdzie będzie zamontowana pompa ciepła, ale to jest zupełnie inny temat. Samą instalację również tutaj zmodyfikujemy, dlatego że żeby zachować ten spad w stronę studni, pompę będziemy musieli troszeczkę wyżej podnieść. Dodatkowo zlikwidujemy tego pindola i ten trójnik, dlatego że okazało się, że pompa bez problemu zasysa wodę, nawet jeżeli nie jest zalana, więc to jest właściwie niepotrzebne. Hola, hola, piękny kawalerze, a może byś wytłumaczył naszym widzom, z czego ta instalacja się składa? No dobrze, ale od razu ostrzegam, że tak jak mówiłem, hydraulik ze mnie żaden, więc nie jest to żaden poradnik, tylko ewentualnie, jeżeli ktoś nie ma o tym zielonego pojęcia, co ogląda, no to myślę, że może mu to troszeczkę rozjaśnić. Zaczynając od strony studni, czyli mamy podejście od rury, która jest tą rurą ssącą. Następnie ten pindol, który wystaje, no to jest coś, co służyło nam do zalewania po prostu wody, jeżeli nie mogłaby pompa zaciągnąć samodzielnie, czyli służyło to do napełniania tego odcinka pomiędzy tym złożem wody w studni a pompą. Następnie mamy zawór zwrotny, zawór odcinający dopływ. Następnie mamy samą pompę. Na pompie zamontowany jest trójnik z presostatem. Presostat pilnuje ciśnienia, jakie jest nabijane do tego niebieskiego zbiornika. Czyli tak steruje pompą, żeby załączyła się przy niskim ciśnieniu i rozłączyła się przy wysokim ciśnieniu, takim, które jest ciśnieniem maksymalnym, które jest możliwe do napompowania. U nas jest to trochę ponad 4 bary, a ciśnienie minimalne jest ustawione, jeśli mnie pamięć nie myli, gdzieś tam na poziomie 2,1 chyba. Także działa to w ten sposób, że w momencie, kiedy ciśnienie spadnie poniżej 2,1, pompa się załącza, a kiedy dobije do tego 4, chyba 4, jeśli mnie pamięć nie myli, to wtedy pompa się wyłącza. Następnie mamy powyżej takie zabezpieczenie pracy na sucho, czyli w momencie, kiedy pompa nie byłaby w stanie napompować, ponieważ nie byłoby wody, to pompa się wyłączy. To jest po prostu kwestia tylko czystego zabezpieczenia. Następnie mamy taki trójniczek, który również umożliwia zalanie pompy, ale już tutaj po stronie pompy, no bo jeżeli mamy zawór zwrotny, no to nie dali rady byśmy przez ten zawór zwrotny wrócić do studni, żeby ją zalać, dlatego też wymyśliliśmy tego pindola. Za tym trójniczkiem do zalewania mamy regulator ciśnienia, który pilnuje nam ciśnienia w instalacji. On jest chyba ustawiony na 2 bary, jeżeli mnie pamięć nie myli, czyli że ciśnienie za nim jest niższe niż w hydroforze, no bo gdyby to ciśnienie było wyższe, no to pompa musiałaby cały czas pracować. Następnie mamy zawór odcinający wodę od instalacji. I na wypływie mamy jeszcze kran spustowy, który pozwala spuścić wodę z instalacji. I co jeszcze? Będziemy musieli wymyślić jakieś rozwiązanie w postaci jakiejś tacki czy czegoś takiego pod całą instalację, dlatego że woda ze studni jest na tyle zimna, że dopóki jest ona przepompowywana i powoduje, że obniża temperaturę tutaj tych wszystkich elementów, to po prostu woda na niej zaczyna się wykraplać, ta woda, która tutaj jest jako wilgoć w powietrzu. No i tutaj zaczyna nam się to skraplać. Tak jak widać, w tej chwili stoi to sobie już od jakiegoś czasu nieużywane, bo przez ostatnie dni były deszcze, także tu sobie wszystko wyschło. Widać też przy okazji, że nie kapie, tak? Oba zawory są otwarte, woda jest w zbiorniku, w tej chwili mamy tutaj 2 bara i jak widać jest sucho, więc udało się uszczelnić instalację. Jeżeli ktoś się zdziwił, jak nam się zmienia ubiór na tym filmie, to tylko dlatego, że my już trzeci raz to kręcimy, bo ciągle były jakieś problemy techniczne. Nie, to Dawid za każdym razem ze swoim podejściem doszukiwał się problemów, bo tutaj ostrość troszeczkę nam odjechała. Ona była mocno odjechana. Słuchajcie, teraz będzie demonstracja tego, że to faktycznie działa. Ja idę odkręcić wodę. I zaraz zobaczycie, jak to przepięknie nam tutaj ten ogród podlewa. A ja wam może tak w międzyczasie pokażę tutaj jednym oczkiem, co nam się na tym ogrodzie tutaj dzieje. Tylko, że za dużo to się nie dzieje, bo mamy tak naprawdę połowę sierpnia i ten ogród to już nie jest najlepszy do pokazywania, bo nie dość, że oczywiście pomidory jakieś zarazy nam dopadły, więc halo, ogoliłam ja je totalnie. Na znak sygnał, na umówiony znak sygnał czekam, halo?
ale zanim ten znak nadejdzie, to jednak pokażemy Wam na szybko ten nasz ogród. No bo skoro przez tyle czasu żeśmy walczyli o tą wodę, żeby ten ogród podlewać i go mieć, no to chyba jest o co walczyć. No w tym roku, powiem Wam szczerze, ogród nam troszeczkę zaniemógł, bo no wodę mieliśmy, ale oprócz tego, że mieliśmy wodę, no to mieliśmy straszne wahania temperaturowo-pogodowe, a co za tym idzie, chwila, moment, i mimo, że pomidory szły na początku jak złe i wyglądały po prostu jak z obrazka, jak z tych wszystkich ładnych poradników, jak mieć piękne pomidory, podlewając je oczywiście tylko gnojówką z pokrzywy, no bo gdzie tam jakieś inne świństwa lać w swoje własne pomidory, no to były ładne, a potem wzięły i zdechły. Były. Znaczy jeszcze no nie do końca zdechły, no bo coś tam próbują walczyć, ale no każdy, kto miał pomidory i kto miał zarazę ziemniaczaną, to wie, że to jest tak naprawdę walka z góry skazana na przegraną. Natomiast no jeszcze coś tam czasami uda się zebrać, także pomidorki, mimo że krzaki wyglądają już naprawdę podle, to jednak się całkiem nieźle trzymają. Pomidory, okej, pomidory pomidorami, ale w tym roku coś, czego się nie spodziewaliśmy, bo wcześniej mieliśmy rewelacyjne uprawy ogórków. Z reguły mieliśmy jakieś tam 4 krzaczki na krzyż, ale po prostu zbiory były takie, że obdzielaliśmy wszystkich naokoło, a teściowa przerabiała to na kiszone na zimę. I przez całą zimę jeszcze oczywiście jechaliśmy na tych kiszonych od teściowej, za które oczywiście bardzo dziękujemy. A w tym roku, no ogórki też nam szlak trafił, czy inny mączniak rzekomy, tak się to ponoć nazywa. Nie wiem, ponoć, bo wszyscy ponoć mają dokładnie to samo. No, kwiatki mieliśmy ładne, ale już zdążyły przekwitnąć. Całe szczęście mamy jakieś krótkie urywki właśnie tego, jak to przynajmniej wcześniej wyglądało, bo musicie uwierzyć na słowo. Było ładnie, było kolorowo, była masa pszczółek, zresztą pszczółki dalej są. A potem lato się kończy, wszystko przekwita i jakieś takie to się staje zdechłe. No ale nic, taki urok posiadania ogrodu. Co nam w tym roku bardzo fajnie obrodziło? Jak zwykle, mięta w wydaniu zwykłym i w wydaniu niemieckim przywiezionym zza zachodniej granicy, czyli w wydaniu ananasowym i truskawkowym. No i maliny. Maliny to po prostu był kosmos i dalej jest, bo do tej pory zbieramy po całej misce sobie malinek świeżych. Mieliśmy 4 krzaki, a zbiory są takie, jakbyśmy mieli już co najmniej półhektarową plantację. No i oczywiście melisa. Melisa też z jednego krzaczka obrodziła nam do takich rozmiarów, że gdybyśmy to mieli pić, to na kolejne 10 lat chyba by nam tej melisy starczyło. Ale czego nie wypijemy, to oczywiście przerabiamy na kompost. No, Dawid jest szczęśliwy, ma dużo zielonego do kompostowania, więc przynajmniej coś z tego jest. Sygnał! I na mój znak. Mówiliśmy? Działa? Działa. Po 3 latach, po 3 zaworach zwrotnych, ale w końcu się doczekaliśmy. To w zasadzie miał być koniec tego odcinka, ale pokażę Wam jeszcze fragment jednego z wcześniejszych nagrań, gdzie nie wszystko poszło do końca poprawnie. Ona mi tego nie pozwoliła puścić, ale co tam, to ja montuję. Ej, to jest jednak zakręcone, a nie skręcone. I że co, że teraz mam odkręcić i szybko uciekać? Nie w tą stronę było. Kochanie, musisz opowiedzieć, bo ja zamoczyłem mikrofon. Super, ale za chwilę zamoczysz też aparat.